lasami równoległymi. Ryszard Kamiński jest prezesem zarządu Fundacji Partnerstwo dla Krainy i Pałuk, powołanej w 2006 roku. Od 5 lat jest zaangażowany w plany rozwoju wsi w powiecie nakińskim. Głównymi celami naszej strategii była poprawa jakości życia mieszkańców i ich aktywizacja. Dodatkowo chcieliśmy uruchomić naturalne zasoby Doliny Łodzi. Pieniądze z działania Odnowa Wsi może sięgać każda gmina, wiejska, miejsko-wiejska, a nawet miejska, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5000 mieszkańców. To były przykłady projektów właśnie w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Pozostałe, tak jak mówiłam, znajdują się w tych broszurach. Na pewno znajdziecie tam coś ze swojego województwa. To na tym właśnie wyczerpaliśmy już program. Mam nadzieję, że coś z tego zapamiętaliście, do czegoś to się może kiedyś w przyszłości przyda. Jesteśmy na samym początku teraz programowania nowego okresu programu, natomiast na pewno już załapiecie się, aby być jego beneficjentami. Także ze swojej strony bardzo dziękuję za przybycie.